I oczywiście Mako widzowie z tej strony Kebus, tak jak widzicie, jest troszeczkę inny formatik, znowu zaraz wytłumaczę dlaczego, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co się stanie dziś jakby 11 bardziej, e, właśnie kiedy z kapsułek zejdzie po prostu trade ban, co mniej więcej może stać się na rynku i gdzieś mniej więcej będzie spekulacja ceny, także zapraszam do oglądania. Także witam wszystkich, generalnie tak jak widzicie jest format jakiegoś tam deathmatchu, jak sobie gram w tle, no nie wiem, może to wam się spodoba, ale jakby jest to spowodowane tym, że chcę zobaczyć czy rzeczywiście YouTube patrzy na Steama jako coś wrogiego, także zobaczymy jak, jak ten film odbierze, że tak powiem, bo gdy mam ograniczone reklamy to ucina też zasięg filmu, co raczej nie jest sprzyjające dla mojego kanału, więc po prostu będę eksperymentował, no i co, już zapraszam do filmiku. Także przechodząc do sedna sprawy, no generalnie kapsułki z minie na nich trade ban właśnie 11, no jakby z nocy pewnie dlatego, że trade ban ta trwa tam 7 dni, ileś godzin. Dlatego będzie to po prostu na przełomie pewnie dnia 10-11, no i właśnie jakby bardziej 11 będziemy w stanie odnotować spadki cen kapsuł. Jeśli mam być szczery, moje spekulacje no może to być, totalnie nie wiem czego się spodziewać. Wydaje mi się, że będzie to coś w okolicach na początku złoty właśnie 10 może, coś w miarę normalnego, a potem z długością trwania promocji cena będzie spadać, więc tylko i wyłącznie w zależności właśnie od długości promocji będzie zależna cena kapsu. Warto wspomnieć, że wtedy też pokaże nam się tak naprawdę rzeczywisty supply na kapsułki, który jest, no bo jakby wszystkie kapsuły, które zejdą z trade bana, znaczy nie wszystkie, ale część z nich będzie wystawiana na rynku, na różnego typu marketach, typu Buff, DMarket DM, DM, czy inne tego typu rzeczy dlatego ukaże nam to rzeczywisty supply kapsuł i wtedy będziemy w stanie realnie oszacować, czy rzeczywiście jak rzeczywiście dużo jest tych kapsuł, czy jest to lipa, czy jednak nie, czy jest więcej niż w Sztokholmie, czy mniej czy można to w ogóle znaczy dla Remera to nie ma co nawet porównywać, to wam o, od razu powiem, ale ze Sztokholmem myślę, że odcinek porównawczy jak najbardziej wleci, a dla wspierających będą tam jakieś dokładniejsze dane. Chciałbym jeszcze teraz od siebie dodać, że moim zdaniem będzie najmniej challengersów tutaj dla wszystkich widzów uprzedzając wasze pytania, bo pewnie napiszecie, których kapsuł według ciebie będzie na mniej albo jaka jak, rzeczywiście ile tą cenę spekulujesz. No to generalnie wydaje mi się, że najmniej będzie challengersów. Czy tak będzie, zobaczymy. Jakby te argumenty są, po prostu mało osób jest, chociaż ostatnio wokół Imperial troszeczkę się działo, nawet jeżeli chodzi, ale to bardziej chodzi o autografy, jeżeli chodzi o kapsułki drużyn, no to obstajałbym na pewno challengersów. Czy tak będzie, zobaczymy, generalnie już gdzieś tam na początku właśnie wychodzenia tych kapsuł obstawiałem, że będą to challengersi, póki co wszystko się sprawdza, więc po prostu jakby werdykt zapadnie 11 i wtedy dowiemy się realnych wartości i ilości kapsuł. I jeszcze powiem, że jeżeli chodzi o właśnie spekulacje ceny, no to ja mówię, na początku bym oscylował coś w około złoty 10, coś takiego. Złoty 10, może troszeczkę, no jakby plus minus te 10 groszy. Dajcie mi ten zakres, chociaż 5-10 groszy. Wydaje mi się, że coś koło tego będzie, będzie to chodzić. Zobaczymy, jaki z tym będzie ruch. Tak jak już zresztą mówiłem wcześniej, ja jestem bardzo ciekawy. Możecie w sumie dać znać w komentarzu, czy wy też jesteście ciekawi. No i w sumie, w co, w co zainwestowaliście. Chciałbym jeszcze tutaj dodać, już pod koniec filmu, że pamiętajcie, że to, że one wyjdą na rynek, nie będzie miało aż tak znaczącego wpływu na ceny naklejek. Wydaje mi się, że może to mieć lekki wpływ. Na pewno nie będzie to bardzo znaczący wpływ. Wydaje mi się, że cena naklejek nie spadnie poniżej tej, kiedy promocja dopiero weszła w życie, więc tego mniej więcej bym się spodziewał. Pamiętajcie, że jakby to nie zwiększy otwieralności kapsułek, chyba że rzeczywiście będą taniały i będą po złotówce, no to wtedy wiadomo, że. E, naklejki, jakby ilość naklejek się zwiększy, ale tak jak mówiłem, gdy będą oscylować w około 0,10 10 zł, po, wy, od razu po e, no właśnie tego 11, no to myślę, że będzie to miało lekki wpływ na naklejki, ale na pewno nie duży. Także dobiegliśmy do końca, dajcie znać co sądzicie o takim formacie i generalnie czy film Wam się podobał, e, no i co ja bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i mi udanych inwestycji, siema!